Wielka przyjemność, dla mnie osobiście, właściwie to wielki honor, bo ma takiego fajnego kumpla. Wymyślił, że będzie żył troszeczkę inaczej niż, niż reszta społeczeństwa. Będzie miał kapelę, będzie śpiewał, będzie grał na gitarze, ale nie tylko to. Wymyślił, że przed 40 rokiem życia zdobędzie 100 krajów. Kuba wyciąga, mój dobry kumpel, jak wspominałem. I tak rozmawialiśmy, zanim odpaliliśmy kamery. Jak to się zaczęło, jak, jaki był ten pierwszy kraj, pamiętasz? Znaczy tych krajów pierwszych, tak jako dziecko, to odwiedziłem wiele, prawda, jeszcze za czasów demoludów. Z rodzicami jeździłem do, 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 do Czechosłowacji wtedy, do Bułgarii, do Rumunii. Ale taka pierwsza samotna podróż, dłuższa, no to była Finlandia, po pierwszym roku pojechałem do pracy. To była jeszcze Finlandia z czasów, kiedy nie byliśmy w Unii. Sterczenie na granicach z wielkim plecakiem. Nie tak jak fajnie, dlatego ja, ja, ja lubię Lunię. No a słuchaj, dobra, po tej Finlandii, mm, skąd ci się wziął ten pomysł, że będziesz kolekcjonował te kraje, o, że to... zostaniesz podróżnikiem? Ten pomysł z kolekcjonowaniem to się zaczął stosunkowo niedawno. Po Finlandii po kolejnym roku studiów pojechałem z wujkiem Andrzejem e, na Syberię i to chyba już było totalne takie zarażenie e, podróżami, no, ponieważ to było dzikie miejsce, e, zupełnie inaczej niż w Polsce. E, Rosja, 2002 rok. I to, I to taka głęboka Rosja. Wszystko ciekawe, wszystko pachniało inaczej. Pachniało też przede wszystkim przygodą i niebezpieczeństwami, od których też się można uzależnić od takiej adrenaliny. No i potem zacząłem jakoś podróżować. Potem na, na studiach pojechałem do Stanów. Poczekaj, poczekaj, bo te niebezpieczeństwa w Rosji tak mi się zaczęły podobać. To co tam się działo? czy znaczy niebezpiecznie było cały czas przede wszystkim z tego względu, no, że, że, że w, na Syberii, w Tajdze są niedźwiedzie więc w każdym momencie mogły nas zaatakować. E, no i samo obcowanie w takich miejscach, gdzie nie ma żadnej cywilizacji, gdzie chodzą panowie bardzo pijani ze strzelbami, e, gdzie właśnie jest też bieda, więc jest, a, a bardzo dużo alkoholu, więc to tworzy takie ryzykowne sytuacje. No i już jest niebezpieczne same, same przez się. Miałem to szczęście, że mój data e, miał wielu znajomych przy, e, przepraszam podróżników, no, i akurat wujek Andrzej, którego mama była więziona w łagrach w czasie II wojny, e, pokochał to miejsce, często odwiedzał wspomnieniami i, i nie tylko. E, więc po, po, poprosiłem go, żeby mnie zabrał, żeby mnie wtajemniczył, jak to wygląda, i, i dlatego, Syberia. Wujek tam był wiele razy, ja byłem raz. E, ja po prostu lubię jeździć w różne miejsca, za każdym razem, żeby było coś nowego. Wujek pokochał Syberię i też szacunek za to. Słuchajcie, Kuba na taki zespół, się nazywa Ampera i w 2012 roku bodajże nagrali taką płytę Trip i ten Trip nawiązuje jakby do tego Twojego tego pomysłu zdobywania świata, podróżowania po świecie? Trochę też to jakby pomogło, podprowadziło pod ten plan, ponieważ e, Trip, ze względu na to, że był też o podróżach, był, okładka była ozdobiona wieloma moimi zdjęciami, to był pomysł chłopaków. Stwierdzili, że jak mam tyle zdjęć, no to czemu nie wykorzystać tego do okładki, mieliśmy już gotowy materiał na okładkę. A w środku znalazła się taka wkładka, i tam było napisane 56 krajów, bo akurat pod tripa to było podliczone. E, a jak było 56, to dużo fanów zaczęło się dopytywać, e, ilu, ile krajów potem, ile krajów, ile krajów. No to ja zacząłem to systematycznie liczyć. A jak już się zrobiło ponad 80, no to stwierdziłem, kurde, no to czemu nie? A przyznam się szczerze, że już tak po 80, -tym którymś kraju i tych moich tułaczkach wiecznych, to ja już się czułem zmęczony i traciłem motywację. I to mi pomogło jakby odnaleźć na nowo sens i, i, i radość z tego. Jak zbierasz ludzi do tego? Przecież sam nie jeździsz, no bo samemu to trochę... No nie jest to fajne chyba podróżować Sam bo no ja Cię znam, grasz na gitarze, masz zespół, Ty potrzebujesz ludzi, żeby, żeby żyć, żeby czerpać z nich energię. A tak. jak to wygląda w podróży? Tak, tylko że absurdalnie, jak jesteś taką osobą, Mo, może to zabrzmi dumnie, ale rozczerpywano, bo ja już czasami naprawdę nie ogarniam kuwety. Znaczy, tutaj chodź ze mną tam, chodź ze mną tam. Ja już ciągle muszę wybierać, odmawiać, bo ja też mam swoje lata i zdrowie. <grym> Więc czasami potrzebujesz takiej odskoczni, ucieczki, odpoczynku. A, a poza tym ja lubię się zaszyć, lubię parę dni pomyśleć, po pobyć sam ze sobą. Uwielbiam podróże samotne, ponieważ no... Wychodzę na miasto rano, siedzę i po prostu gapię się na ludzi, potem pójdę coś zjeść, potem z kimś się napiję piwka, potem pogadam z lokalsami, podszlifuję różne języki. A jak jedziesz w grupie, to mimo wszystko to już się kończy na tym, że obcujecie ze sobą i, i bardzo mało jest tej interakcji z lokalsami. Więc to jest moja odpowiedź na to. A co do, co do gromadzenia ludzi, no to zawsze to jest taki spontan, tak jak sam powiedziałeś, że ja znam dużo ludzi, więc. Po, pojadę z żeglarzami, pojadę w góry się powspinać wysokie. To są zupełnie inne środowiska, chociaż czasami się to przeplata. Eee, no, lubię, jak mam imprezowe towarzystwo, to pojadę na dwa tygodnie imprezować. Jak z każdym się dogadam i, i to jest chyba akurat no, moja domena. No. No bo słuchaj, pretekstem tego naszego spotkania to jest książkę postanowiłeś napisać i tymi własnymi. Wow. Rączkami ją postanowiłeś sklecić ze własnych przemyśleń, z własnych podróży? Czy no. że coś Ci pomaga? Czy jak wygląda proces twórczy? A w ogóle inaczej, o czym będzie ta książka? Mm. Przede wszystkim, to gdyby mi ktoś kiedyś powiedział, że to będzie tyle mnie kosztowało, to nie wiem, czym się zdecydował, ale już już napisałem ją. Właśnie poszła dzisiaj do druku, zdążymy na 16, także zapraszam wszystkich serdecznie na premierę. Książka to oczywiście też jest wynik tego, że fani Ampery ciągle pytali, kiedy napisze książkę, kiedy napisze książkę. Ludzie, którzy znali moje anegdotki, też prosili, żebym wreszcie to spisał, bo zapomnę, poza tym chcieli sobie to poczytać, mieć przy, przy łóżku na pamiątkę. No i się za tego zabrałem, a pomogła mi w tym pandemia, ponieważ zostałem zamknięty w domu i nie miałem co robić. No to zacząłem stwierdzić, że jak nie teraz, to nigdy tego nie przejdę, bo to było bardzo trudne się zebrać, bo ja jestem leniwy. Musiałem jakby to usystematyzować, poprzypominać sobie te historie, spisać je najpierw, zrobić takie fiszki, ferendę zebrać, jak to zrobić, zastanowić się. Oczywiście to później ewoluowało. Samo pisanie zajęło mi kilka miesięcy, a potem, no to już kolejny rok dopracowywanie tego i jej wydanie. Tutaj dziękuję Justynie Nowotarskiej za to, że, że akurat miałem przyjemność mieszkać z nią wtedy i pomogła mi. Motywowała mnie i dzięki temu miałem komfortowe warunki u niej w mieszkaniu. Napisała. Czytaj zmuszała, czy rzeczywiście się motywowała? Nie, to jest taka osoba łagodna, że ona mnie tam akurat w życiu by nie potrząsła. Nawet przyniosła mi, jest taka kochana, przyniosła mi z piwnicy pod moją nieobecność biurko, żeby mi było wygodniej. No to jest człowiek złoty. Jak w szkole. Tak. No, a potem zacząłem zastanawiać się, jak to wydać. Wiedziałem, że raczej wydam to sam, ponieważ, kurczę... poczekaj, do wydania to jeszcze daleka droga, no bo przez no. miesiące pisałeś i miałeś fiszki, tak? Czyli miałeś jakieś tam pomysły w głowie, no i od czego zacząłeś? Miałeś jakiś klucz, nie, anegdoty, yy, historie, które raczej nie opowiadasz na co dzień, od, takie od serca, osobiste? Czy po prostu jechałeś takim kluczem, the best of, co mi się przydarzyło w życiu na, na tripie? Wiesz, przede wszystkim co do tych fiszek, to wyglądało to głównie tak, że jak siedziałem na imprezie i mi się coś po pijaku przypomniało, to wpisywałem na Messengera, żeby nie zapomnieć, wysyłałem sam do siebie. Potem robiłem to w Wordzie, spisywałem te wszystkie anegdotki, co do kraju, nie? I jak zaczynałem jakiś kraj, to patrzyłem na te anegdotki i zaczęło mi się tworzyć, jak ma ten rozdział wyglądać. Bardzo dużo rozdziałów było trudno napisać, ponieważ no, nie we wszystkich się wydarzyły przygody, no nie okomujmy się, no nie zawsze jest super, nie zawsze jest ciekawie. W tych rozdziałach starałem się pisać więcej o, o kulturze kraju, o tym, jak ten kraj wygląda. No i tak napisałem 50 rozdziałów, to jest pierwsza część, druga będzie kolejne 50, no bo stwierdziłem, że to się nie zmieści, to już jest, to jest 300 stron, także, także ta, ta pierwsza część. No i pisałem bardzo dużo o przygodach, cokolwiek mi się przydarzyło ciekawego, to pisałem i nie, i nie przebierałem. Troszkę kiedyś opowiadać o Meksyku, z tego co kojarzę, że Ty... Meksyku było ciekawe. Wiesz co, wszędzie było ciekawe, tylko Meksyk będzie w drugiej części. <śmiech> <śmiech> Tutaj doszliśmy do Łotwy, <laughs> czyli do literki Eł. E. No nie wiem, zapraszam do, 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 do czytania, a, ale, ale dlatego też zapraszam do drugiej części, bo tam będzie Polska, bo to będzie jeden z krajów, a w Polsce mam tyle przygód, że było. Będą Stany, będzie Meksyk, Nepal, ale, ale, tutaj w pierwszej części też jest dużo ciekawych krajów takich jak Laos, Kambodża, Chiny, Wietnam, no mnóstwo też. A Ty się stary nie boisz takich krajów właśnie jak, nie wiem, Kambodża, nawet nie z uwagi nie na, na choroby, czy na, na jakieś takie typu historie zdrowotne, nie boisz się, nie wiem, porwania, nie, nie boisz się, dostaniesz nożem, albo że ktoś Cię po prostu zastrzeli? Nie? Wiesz to oczywiście, wiesz, wiele razy się bałem, no. To jest jakby wpisane już w podróże, jak podróżujesz po dzikich krajach samotnie, a ja na przykład robiłem Amerykę Południową sam, no to kurczę, no musisz się liczyć z tym, że coś się może wydarzy, wydarzyć. Ja chyba... mnie ratuje to, że ja jestem uśmiechnięty i otwarty i nie jestem konfliktowy w ogóle. Nie, nie, jak widzę, że jest sytuacja stykowa w rozmowie z lokalsem, to po prostu nie, nie cisnę. rozumiesz? No trzeba też... W pewnych momentach odpuścić, jeżeli masz, masz przeżyć w takim kraju. No Ja nie będę się wykucał z Latynosem o coś tam, bo mnie zastrzeli albo, albo zaćganożem, bo tam są takie klimaty. E, czasami się bałem, no. co do chorób, to na początku bardziej, potem to ja już popadłem w taką rutynę. E, planuję kiedyś dłuższą podróż do Afryki. No to wtedy na pewno będzie już hardcore, jeżeli chodzi o choroby. Tak ogólnie to te malarie, to wszystko to. Ja, ja uważam, że jak jedziemy w takie rejony w porze suchej, gdzie nie ma komarów i, i nie, w, nie wpierdzielamy się naprawdę w jakąś dżunglę, chociaż też się zdarzało, no to, no to, to raczej nam nie grożą takie groźniejsze choroby. A, 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 aczkolwiek mogą się przytrafić, no w Polsce też. A słuchaj, czy Ty w teorii jak gdzieś jedziesz nie, do tego kraju, który... No nie mówię, że jest europejski znany każdemu, ale jak jedziesz do Kambodża, nie? To Ty się przygotowujesz jakoś merytorycznie, jak to tam w ogóle wszystko w życiu wygląda? Jak się tam poruszać? Czy ty po prostu masz w głowie Kambodżę? I ja to poznam sam i ja wtedy sam o tym opowiem z mojej perspektywy. Wiesz, to wszystko zależy od, od, od tego, jaki, w jakim to było czasie i czy mi się chciało, bo czasami po prostu masz flow i szukasz, jarasz się tym wyjazdem, czasami po prostu jedziesz i, i liczysz się z tym, co tam po prostu na miejscu zostaniesz i, i wtedy dopiero czytasz. Czasami nie masz czasu wcześniej sprawdzić. Wiadomo, warto zawsze, szczególnie w takich dzikich krajach, przeczytać chociażby parę stron o tym, czego, czego się wystrzegać, mhm. czego nie robić, żeby nie obrazić danych ludzi, bo tam są różne zwyczaje. Może nam się wydawać, że to jest śmieszne, a możemy śmiertelnie kogoś obrazić. To to, to warto. Na pewno też szczepienia, yy, no bo jak jedziemy do Afryki, no to kurczę, no to już nie jest zabawa, to już nie jest taka, taka dyskusja o szczepieniach jak u nas, tylko mhm. naprawdę jest hardkorowo. Yy, no i tyle, no. Ale z reguły to po prostu pakuję się, jadę, a na miejscu się okazuje. Z reguły pytam, właśnie idę do baru, poznaję kogoś, ktoś mi mówi, co mam robić, robię to i jest fajnie. Tak średnio ile Cię nie ma w roku w domu? No wiesz, to teraz przez pandemię to nawet... No nie, no nie, odpuśćmy pandemię. Nie no, jak miałem taki okres, dużo, dużo, że dużo podróżowałem, no to kilka miesięcy na pewno co roku mnie nie było, no bo w samej Brazylii byłem trzy miesiące. A w tym samym roku byłem gdzieś tam, gdzieś tam, no. w Azji, jak, jak pojechałem sam do Azji, to nie było mnie dwa miesiące, a potem jeszcze było z pięć wyjazdów po trzy tygodnie. Trzy tygodnie kiedyś yy, liczyłem, brałem zawsze tysiąc baksów, mm. musiało starczyć, yy, plus bilet, najtańszy no, jak się dało i, i trzy tygodnie mnie z reguły nie było, bo to jest taki optymalny okres, żeby, żeby wiesz, nie, nie pędzić, żeby zobaczyć dużo, a żeby też, no żeby się już nie znużyć. Ale okej, okay, dobra. Byłeś w Brazylii Miesiąc? Trzy miesiące. Trzy, trzy miesiące byłeś w Brazylii. I co? W, w końcu jesteś... No ile masz? Tysiąc dolarów przy sobie? To postanawiasz żyć... No tam wydałem dużo więcej, no, ale... Dobra, ale to postanawiasz tam żyć, zarabiać i być jakby częścią tego, tych Brazy Brazylii, Brazylijczyków? Założenie takie było, no bo słuchaj, to jest absurd. Ja poznałem Fernandę, moją przyjaciółkę, w Nowej Zelandii, w hostelu. Podróżowałem sam po Nowej Zelandii, no i wiesz... Przyszedł nocleg, wychodzę, w hostelach jest to fajne, że wszyscy się spotykają później wieczorem razem. Wychodzę sobie na balkon, a tam siedzi taka ładna Brazylijka i sobie pije wino i się śmieje z wszystkiego. No to zacząłem z nią gadać. No i od słowa do słowa ona też była sama, sama miała swój samochód, wziąłem ją zaprosiła do fury i dwa tygodnie podróżowaliśmy po Nowej Zelandii. W ogóle to było też takie fajne, bo po drodze spotkaliśmy kolejnych Brazylijczyków, dołączył do nas jej przyjaciel z Meksyku, który mi potem a propos niebezpiecznych sytuacji wypłacił w twarz. Bo mu popijako odwaliło e, I podróżowaliśmy sobie po Nowej Zelandii, ja z nią w samochodzie i z tym Pablo, a z tyłu e, dwóch Brazylijczyków w Wanie, mieli gitarę, spaliśmy przy jakichś tam e, strumieniach w górach i tak dalej. A potem się tak zaprzyjaźniliśmy z Fernandą, że ona mnie zaprosiła do domu. A ona była zwariowana, no nie, no, taka, taka typowa Brazylijka, która miała wtedy 26-7 lat, już była po rozwodzie z, e, z Australijczykiem, no crazy girl w ogóle. I ona do mnie mówi, żebym przyjechał do niej i ją odwiedził. Ja mówię, a na ile? A ona mówi, no a na ile możesz, no to patrzę, że mogę legalnie na trzy miechy. Nie? no to mnie na trzy miechy. No to dawaj na trzy miechy, ale jak to, Fernanda, z czego ja tam będę żył? Spokojnie, mój tata ma farmę w Amazonii, popracujesz trochę, za jedzenie, będzie super. No i fajnie. No i przyle przyleciałem do niej. Oczywiście na lotnisku. To nie były czasy komórek, że było wi-fi wszędzie, dane komórkowe. Ja byłem odcięty od informacji. Wylądowałem po 20 godzinach w, we Florianopolis, to jest Santa Catarina. No i ona mm, się nie pojawiła, więc siedzę 3 godziny na lotnisku, no i kurczę, nie wiem, czy ona w końcu... No bo tak naprawdę ją znam, ale nie znam, no nie? Co jest grane, no. Po 3 godzinach w końcu idzie, zobaczyłem ją uśmiechnięta, ha, 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 pomyliłeś się godziny, no i zabrała mnie do siebie tam na chatę. No i okazało się, że tak, to nie jest Amazonia, Amazonia to jest już nieaktualna, bo ona mieszka tu. Jakoś sobie poradzimy. Mieszkałem miesiąc u jej, tego kumpla Pabla, mhm. który jeszcze wtedy mnie nie wypłacił, tylko potem. W super apartamentach, bo to jest, Florianopolis to jest taka, taki rejon w Brazylii, gdzie wszyscy celebrities i najbogatsi ludzie świata mieszkają. Mhm. Więc okazało że wylądowałem w samym centrum jakby show-biznesu brazylijskiego, supermodelki, modelki, raperzy, tenisiści. Wypiłem z Gustavo Quertenem wiele razy, który był jeden i wygrał trzy razy Roland-Garros. No takie po prostu hardcore, wrzucili mnie w, na taką wodę. Po miesiącu, jak już wszystko zaczęło być fajnie, no to przyjechali rodzice Pabla i ja się musiałem wyprowadzić. No więc szukałem na szybko, bo u Fernandy nie mogę mieszkać, bo jej rodzice przyjechali z dżungli. Poza tym Fernanda miała na oni ją tak jakby nacenzurowanym, bo za dużo imprezowała, Była, więc jej rodzice nie chcieli, żebym tam mieszkał, więc wynająłem mieszkanie, jakieś po kosztach najtańszych, ale na szczęście przyjechali kolejni jej przyjaciele z Irlandii, Tristan, który, który tak na co dzień mieszkał w Andorze i na Ibizie, tak w zależności od sezonu i australijski surfer Scott, którego kocham do dziś, jest moim przyjacielem i mieszkaliśmy w trójkę, w trójkę wynajęliśmy to mieszkanie, więc koszty się rozeszły. Ja tam strasznie dużo pieniędzy puściłem, no kilkanaście tysięcy kilkadziesiąt tysięcy złotych, a miałem 30 lat yy, i jedyne pieniądze, no ja pracowałem dużo za granicą, i stąd miałem jakby dochody większe. No ale to jakby puściłem moje oszczędności, no nie i potem musiałem znowu kombinować, nie? A słuchaj, ja w takich krajach, gdzie, gdzie imprezowo to raczej się z tym nie kojarzę, nie wiem, Afganistan byłeś? Nie, ale byłem praktycznie w Afganistanie, bo i, i pojechałbym, tylko że ja byłem z Kaśką, z taką znajomą, kolejna, kolejna rzecz, jak, jak buduję znajomych, mhm. którymi jeżdżę, mój przyjaciel z Wrocławia zaproponował mi wyjazd do Tadżykistanu, mhm. w góry, no i ja mówię, no co, no kiedy, no to ja oczywiście spoko, właśnie to, to tak działało, jak byłem singlem i nie miałem w ogóle żadnych zobowiązań, to je, ja, jedziemy, mhm. osiem osób, spoko, potem... Wszyscy się wykruszyli i została jego była dziewczyna i ja. Czyli Kaśka. Nie, on nie, bo no. już nią nie był. No, chyba nie wiem, jak to, co tam się podziało, bo nie wnikałem. No ale zostałem ja i ona i mówię, ja, ja jej nie znam, nie? Powiem no, to oczywiście, choćby ona się wycofała, to i tak polecę, bo ja straciłem 1500 czy tam dwa koła na bilet, nie? Ja nie odpuszczę. nie. W międzyczasie jakiś kumpel jeszcze, znaczy kumpel, obcych dla nas człowiek, ale później już kumpel, Mirek, yy, kupił, odkupił jakoś przez internet bilet, też nikogo nie znał, bo było ogłoszenie, więc poleciliśmy w trójkę. Mirek cztery dychy, ja trzy dychy, Kaśka dwie dychy. No ja byłem trochę przerażony, no bo poczytałem, tam była jakaś wojna domowa niedawno, w ogóle właśnie mnóstwo min, yy, kraj islamski pograniczy z Afganistanem, no ale pojechaliśmy, no i słuchaj, no to był cudowny wyjazd. Trzy tygodnie po prostu szlajania się. Tam nie było żadnej komunikacji, więc musieliśmy wszędzie jeździć stopem, kombinować. Spaliśmy raz na przykład na polu z krowami bez przykrycia, raz u jakichś, czy dwa razy u policjantów. Raz, pamiętam, że taksówkarze się o nas bili, którego weźmiemy do jakiegoś tam miasta, to ja powiedziałem, że my z wami pojedziemy jak nas przekimasz, ok. I spaliśmy. I ci ludzie jeszcze tam nie dość nas kładli, to jeszcze, kurczę, jakiś Rosów jechał zawsze, wiesz. Zapraszali nas do siebie. Fajna była taka sytuacja, jak, jak idziemy, a, a ja już jak nas kolej zaprosił, to ja już nawet nie zdążyłem przekroczyć furtki, progu furtki, a już widzę, że kobieta skórą biegnie, już wiem, że będzie dla nas dnia. No i oczywiście wódeczka, wszystko tam na wschodzie się strasznie pije. No ale dobra, no i to był Tadżykistan. I w każdym bądź razie, byliśmy na samym pograniczu, bo tam przez kilkaset kilometrów, nie wiem dokładnie ile, wzdłuż rzeki Piancz się przemieszczaliśmy na piechotę. I to jest, czyli tak, rzeka Piancz, Tadżykistan, już widzieliśmy ten ta Afganistan, tam po prostu były te lepianki słynne, kobiety takie całe na czarno, to było przerażające, jak ubrane całe te, w ten hijab, w burki, burkini czy jak to tam się dokładnie, nigdy nie zapamiętam. Uczę się tego zawsze i zawsze zapominam. Yy, ta, ta taka pełna szata, nieważne. Nie, hijab to jest na głowę. No nie dojdziemy. Burka też, a tamto kurde, zapomniałem. W każdym bądź razie, słuchaj idziesz sobie w górach, ja a Kaśka, bo później się rozdzieliliśmy z Mirkiem, ja a Kaśka, idziemy, cisza totalna, ptaszki ćwierkają, słyszysz rzekę Piarcz i patrzysz, a naprzeciwko siedzi kobieta cała na czarno tak na Ciebie patrzy. Po prostu przez tą rzekę i tak po prostu taki schiz, no nie? I jeszcze pamiętam, że wtedy, jak byliśmy, dokładnie e, zabito Bin Ladena, mm -hmm. bo to był maj 2011, e, więc też był taki schiz kolejny, no, no kurde, co się tu zacznie dziać? Jakiś kocioł się nie zacznie, nie? E, no i byliśmy też na wielu targach, gdzie było mnóstwo Afgańczyków, więcej właściwie niż Tadżyków. Tam... Ale udało się porozmawiać z taką kobietą właśnie? Taką całą na czarno, tylko oczy wystają, czy nie ma? oczywiście co, ja wiralnie dużo, bardzo poznałem takich ludzi. Nie nawet, mi... nawet, nie musi być tak Zaraz, tego tylko dokończę się... jeszcze, a co do Afganistanu, to ja bardzo chciałem jechać, bo po prostu to było rzut beretem i, i wystarczyło po prostu przekroczyć granicę. No ale jednak byłem z kaszką. No, to byłoby po prostu mega niebezpieczne jechać do Afganistanu z, z ładną blondynką z Polski, no kurczę, dwudziestoletnią, no bo bał, baliśmy się, no to było zbyt duże ryzyko. E, a co do Iranu, y, no to po prostu te hijaby to, to normalka, no nie, i te zasłonięte twarze. Ale cudowni ludzie, no Iran to, to jest bajka dla mnie, mój ulubiony kraj. Dlaczego? No właśnie ze względu na ludzi, bo, bo kurczę, ja się, ja się nie spotkałem z żadną agresją, no może na południu jak byłem w Zatoce Perskiej w takim mm, porcie Abdarabada, coś takiego, no to tam już do nas fikali, bo tam było dużo takich przyjezdnych marynarzy i oni, że Ameryka, Ameryka i już była takie przepychanki, nie? No to ich olewaliśmy, jeśliśmy na sok marchwiowy z szafranem, bo to było nasze ulubione zajęcie, i kebaba. E, ale po prostu, wiesz no cudowni ludzie, tacy kurczę, tacy skromni, tacy mili. I oni byli tacy, że po prostu prosili mnie, że jak wrócę do Polski, żeby opowiadać ludziom, że oni nie są źli, że nie są terrorystami. No bo jednak w mediach napierdzielają na ten Iran cały czas, nie? Wiadomo, jak tam rząd... Ich coś wspiera, coś kombinuje, no to oni za to nie odpowiadają. Oglądają potajemnie przy, przyjaciół, amerykańską telewizję, słuchają amerykańskiej muzyki, yy, kochają w ogóle zach zachodni styl bycia, no ale niestety muszą się z tym kryć, no, nie? no bo tam są jeszcze takie zasady, że, że, że trzymają ich mocno za, za twarz, no nie? Ale sami ludzie są cudni, no a, a, a kobiety. Tylko fakt faktem, że niektóre kobiety z tych takich zachowawczych już strojach, no to one mało z nami gadały, bo widać, że tak mają kulturowo zakodowane, że one w ogóle jakby ostrożnie do nas podchodziły, nie? Słuchaj, jak zeszliśmy na kobiety, ja Ci zadam to pytanie, nie musisz odpowiadać, najwyżej jak ktoś się mówi, się wytnie. No. Ty się często zakochujesz na taki wyjazd, znaczy zakokiwałeś się, bo to jesteś ułożony, masz, masz justynę. Wiesz co, ja nie, to ja to nie jestem aż taki kochliwy, oczywiście podobają mi się dziewczyny, ale no, no, ja już jestem stary, już taki kochliwy no, Ale wtedy nie byłeś, nie? Ale to zauroczenia, ja miałem tam parę takich miłości większych w życiu e, i jakby potem miałem przerwy, to to było... Ja jestem romantyczny, no, to żyłem tymi rozpierdzielonymi związkami, no nie? W przeszłość i zawsze byłem nieszczęśliwy, to uwielbiam się w tym po prostu taplać. Ale wiadomo, no bardzo, bardzo robiły na mnie wrażenie kobiety w czasie podróży, ale, ale to ja się nie zakochuję tak po prostu, jak już... Raz na jakiś czas to, ale porządnie, nie? Ale miałeś taką towarzyszkę, że spo, wspominasz głowie, że kurczę to. Nie, nie miało racji bytu, ale jednak było. Czy nie, Nie, zawsze, zawsze wiesz, ja wiedziałem, że, że po prostu nie możesz z każdym być. No może ci ktoś się zajebiście, podobać i być cudowny i fajny, ale no wiesz, że z tą osobą nie będziesz, bo nie pasujecie do siebie, no nie. I rzadko spotykasz kogoś, z kim naprawdę możesz się związać no, na dłużej niż dwa miesiące. A ja, a ja mam taki radar, ja wiem po prostu, kiedy mogę się z kim związać. Więc to były ewentualnie jakieś tam epizody, ale nigdy, nigdy nic poważnego. A jak jest przyjaciółmi? mi? W podróży? No. Super, no, to ja mam, w ogóle mam kilku takich sprawdzonych. E, dużo jeździłem też z moim ojcem. No z ojcem jest trudno, no bo wiadomo, no ojciec, syn, no to zawsze, on, on, mnie zawsze strofuje i mówi, bo to on zawsze widzi we mnie synka. Czasami ja już też się przez to chcę uwolnić i, i są jakieś spięcia, ale ogólnie nigdy dużych nie było, no tylko zawsze było śmiesznie, nie? Dużo podróżowałem z Adamem, no z nim najwięcej. I, I dużo Solo z takim moim przyjacielem. No ale Adam wjechał do Anglii i, i teraz jakby się to trochę pokończyło, no, teraz ma już poważniejsze życie. Ale fajne to jest w moim życiu i w podróżach, że, że to są etapy. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą, później wracają i to się zawsze jakoś nigdy, nigdy nie będzie próżni, jak masz dużą, dużą kwerendę znajomych. Co dalej, Kuba? No dalej, czekam aż się uspokoi i znowu będę jeździł. No nie, no oczywiście, może trochę mniej. No na pewno, na pewno muszę zrobić Afrykę, bo, bo nawet zrobiłem na końcu. Jest ta mapka w książce. Zaznaczone są wszystkie kraje, gdzie byłem. No i ewidentnie, Kanada, Afryka, Indie, Karaiby, Korea Północna to jest moje marzenie. I Turkmenistan, te dwa kraje, bo to są takie frikowe kraje, że, że muszę je zobaczyć. A słuchaj, tak, jeszcze cię zapytać wcześniej, ale to sobie przypomniał o tych twoich tatuażach. To są jakieś nawiązania do twoich wyjazdów, no bo widzę mapy, widzę samoloty, balony. Wiem, że ma to sens. To mówię, balony jak to jak sztuc sztuczne biusty z Wenezueli, żartuję. E, mapy, no to wiadomo, no tak. I have left my heart in so many places. No to zostawiłem swoje serce w tych miejscach. No, mapy to jest klasyczny tatuaż związany z podróżą. Samolot też. E, te paski po prostu mi się podobały, ale oczywiście są barwy rasta, bo zawsze lubiłem te kolory. Też oczywiście to jest związane to jest z podróżami trochę. To to po prostu zobaczyłem na Instagramie i mi się spodobało. Dopełniliśmy miodem z moim kumplem Dawidem, który mi tatuje, który wzięliśmy z majtek, bo znaleźliśmy, wpisaliśmy plastry miodu i <laughs> był wzór <bzur> na majtkę. <laughs> I kokurcia to zrobiłem. E, palmy, no to wiadomo, też podróże, no bo kocham po prostu ciepło. No, a to Banksy, to musiałem sobie walnąć jednego. A tutaj biegacz, e, związany z tym, że, 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 że obiecałem sobie, że jak przebiegnę maraton i mi się uda, to, to zrobię sobie biegacza. Jest kolorowy, tak jak lubię, i, i, i nutki, ponieważ zawsze biegam z muzyką. E, mam jeszcze parę tatuaży, ale niestety są niewidoczne. <laughs> Może stety. stety. <laughs> Słuchaj, no dobra. Eee, stety, bo, bo, bo mam na przykład tutaj Ying Yang. Proszę bardzo. I, I mój kumpel mi powiedział, że w niektórych krajach muzułmańskich, takich hardkorowo-radykalnych, no to może być obraza. Na przykład dowiedziałem się dopiero jak go zrobiłem. No dobrze Kuba, zmierzając ku końcowi, jesteśmy w sali kinowej Kina Iluzja w Częstochowie, w której swoje spotkanie. już opowiadał o książce. Kiedy to spotkanie i jak, jak to wszystko będzie wyglądać jeszcze nam powiedz na koniec. No to zapraszam 16 grudnia, godzina 18:00 Okej, Iluzja, samo centrum Astra, samo centrum Podróżniczej Częstochowy. Wbijajcie, poopowiadam trochę o swoich przygodach, będzie pokaż slajdów, właśnie te slajdy będą pochodziły z książki, ale też trochę więcej o nich opowiem. Potem będę podpisywał książki, będzie można je nabyć, a po wszystkim zapraszam na afterparty do szuflady. Słuchajcie także, będzie się działo. Jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś o świecie, to to jest człowiek, który o świecie ma naprawdę dużo do powiedzenia. Trzymajcie się, cześć.